Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj na temat gier komputerowych. MOBA? Czy może MMO? No właśnie, co wybrać? Grę MOBA? Czy może MMO? Różnica jest naprawdę kolosalna i przede wszystkim chodzi o rozgrywkę, grafikę i tak dalej, to są różne elementy. Ale nie są zbyt istotne w tym, co chcę poruszyć, bo chcę poruszyć kwestię czasu. Ile czasu musimy poświęcić, ile czasu spędzamy przed daną grą, przed danym gatunkiem gry. Jeżeli chodzi o MOBA, jeżeli ktoś nie wie, jest to gatunek, w którym jest jakaś tam arena i na tej arenie toczona jest bitwa pomiędzy graczami. Zazwyczaj jest to 5 na 5, zazwyczaj, ale różnie bywa, dobra, w zależności od trybu i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wnikamy w szczegóły, bo nie o to teraz chodzi. Jest jeszcze MMO. W MMO z kolei jest też jakaś tam plansza, jest jakaś mapa i wykonujemy różnego rodzaju zadania, quest. Zdobywamy poziom, zdobywamy lepszy ekwipunek i na tym to polega tak naprawdę. Zdobywanie hajsu, pieniędzy, lepszego ekwipunku i poziomu. Dzięki temu możemy pokonywać większą ilość graczy, mocniejszych graczy i tak dalej, i tak dalej. Albo też możemy być pokonani przez jakiegoś lepszego gracza. W momencie, kiedy na przykład skończy nam się jakaś osłonka, kiedy tak naprawdę minie jakiś tam okres takiej osłonki ochrony. Czy to powiedzmy okres tygodnia czasu, czy to powiedzmy okres do zdobycia któregoś tam poziomu. Później wychodzimy na planszę i tak naprawdę jesteśmy na planszy ze wszystkimi. Czyli możemy trafić na jakiś 150 poziom, czy na 200 poziom, a my z naszym 5 poziomem możemy się pocałować. Okej, okay. No ale to w skrócie. W przypadku MOBA oczywiście też jest tak, że coś zdobywamy. Zdobywamy zazwyczaj poziom. Okej, okay. Zdobywamy również możliwość zdobywania, odblokowywania nowych postaci, nowych skinów, skórek do naszej postaci. I na tym to polega. Aczkolwiek wszyscy jesteśmy sobie równi. W miarę. Każdy ma dostęp do tych samych postaci. Tak więc nie ma tutaj czegoś takiego, że wyskoczy nas ktoś, kto ma kilkadziesiąt razy wyższy poziom i jest od nas znacznie lepszy. Nie, nie ma takiej sytuacji, a przynajmniej jeżeli wyskoczy ktoś z lepszą postacią, to nie jest to aż tak odczuwalne. Nie jest to aż tak odczuwalne, także w przypadku gier MOBA liczy się skill, liczy się to, jak potrafimy grać, jaką mamy taktykę. I to wypracowujemy podczas gry oraz wypracowujemy sobie ładniejsze, bardziej efektowne postacie, bardziej ładniejsze, efektowne skiny, wygląd naszych postaci. Nad tym pracujemy. W przypadku z kolei gier MMO zwykle siedzimy i pracujemy nad tym, aby zdobyć więcej hajsu, więcej kasy i lepszą zbroję, wypracować wyższy poziom po to, aby móc sprężyć się na polu walki. No właśnie, tylko kwestia jest taka, że to naprawdę sprowadza się do wielu, wielu godzin gry. Tak więc w porównaniu gry MOBA do MMO, MOBA jest na plusie, jeżeli chodzi o czas, który musimy spędzić przed danym tytułem, bo spędzamy go znacznie mniej. Chociaż tak naprawdę, jeżeli kogoś wciąga jakaś gra, to i tak siedzi po 12, po 16 godzin dziennie, albo i więcej, i za przeproszeniem, naparza, tak jest, gra naparza. Obojętnie, czy ta gra wymaga więcej czasu, czy też nie. I tak się w to gra. Ale biorąc, porównując tak naprawdę te dwa tytuły, właściwie te dwa gatunki, to jest kolosalna różnica. Jest kolosalna różnica i to jest dla mnie ogromny plus na rzecz gatunku MOBA, gdzie tak naprawdę wszyscy są sobie równi. Nie ma takiej sytuacji, że wyskakujemy gdzieś tam na planszę i jesteśmy tak naprawdę niszczeni raz za razem przez jakieś wyższe poziomy. Nie ma takiej sytuacji. I to jest naprawdę świetna sprawa. No tyle, ale dajcie mi znać, co wy sądzicie na ten temat. Czy wolicie bardziej gry z gatunku MOBA, czy może właśnie z MMO? Wiem, że jeżeli chodzi o MOBA, jest to taki specyficzny gatunek. Bardziej na turnieje, bardziej na jakieś zawody. I może niekoniecznie każdy musi lubić tego typu zabawę. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Tymczasem dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa pa!